Kolejnym, trzecim przykładem jest przekaz jasnowidzów. To tylko ciekawostka i tak to należy traktować, nie jako jakiekolwiek badanie naukowe. Poruszam to tylko dla zaspokojenia ciekawości i nic więcej, bo nie da się sprawdzić tego, zanim przyszłość sama nie nadejdzie i nie pokaże. Wielu ludzi pyta o przepowiednie katastroficzne, więc wychodząc temu naprzeciw, przedstawię najbardziej rozbudowaną przepowiednię, jaką znalazłem na temat przyszłości. Od bliskiej aż do dalekiej, aż do ostatecznej zagłady ludzkości. Jeżeli przepowiednie byłyby prawdziwe, to powinny też mieć w sobie wpisaną periodyczność tego resetu. W końcu to ważne wydarzenie w każdej epoce historii człowieka. Zbadajmy więc to. Przepowiednie daleko w przyszłość Bhagavad-gitę lub jej przypisywane, bo nie ma pewności, że te przepowiednie do Bhagavad-gitę. Tutaj przepowiednie sięgają tak daleko w przyszłość i to są tak fantazyjne, że naprawdę bardzo trudno rozstrzygnąć, kto tą przepowiednię wymyślił. Tylko, że jest zadziwiająca rzecz w tej przepowiedni. Są to przepowiednie bardzo wielu zdarzeń, w których są katastrofy kosmiczne. Po wszystkie przepowiednie odsyłam do tego linku, źródło. I ja wynotowuję tylko te najbardziej mnie interesujące, które by wskazywały na opowiadanie o tych katastrofach. Z całej tej listy wybrałem następujące. 2023. Niewielkiej zmianie ulega orbita Ziemi. To jest wydarzenie pierwsze, które wynotowałem. I ono już nie, prawdopodobnie jest na rok 2024, ale ta drobna różnica w całej statystyce nie jest istotna. Niewielka zmiana orbity Ziemi może być wywołana przekazaniem pędu upadających odłamków komety z jednego kierunku. Zasady zachowania pędu: Ziemia musi zmienić swoją prędkość. To wskazuje na kosmiczne wydarzenie. Jednak efekt zmiany orbity mocno jest przesadzony. Mniejsza o to, rozpatrywanie przepowiedni to tylko zabawa. Odległość jest 300 lat. Gdyby odrzucić to zdarzenie, a gdyby wziąć od 354 ten zakres, to mamy 2725 lat, przy czym zdarzeń już 4, 681 lat średnia. No, bardzo ładnie, bardzo blisko 676. I to jest właśnie to, można powiedzieć wręcz, misterium tej przepowiedni. Ktokolwiek ją dał. Bo jak mówię, zaznaczam, nie wiadomo, czy to była Bhagavad-gita, ale ktokolwiek dał tą przepowiednię, zawarł w niej cykl resetów, przed którymi chcę ostrzec, tymi katastrofami, przed którymi chcę ostrzec. A o tym właśnie jest odcinek, o ostrzeganiu przed tym resetem. Zapraszam na bardzo spontaniczną wersję dziwnego świata Czesława Niemena w moim wykonaniu. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się tyle zła. Dziwny jest ten
donde se encuentra al sur del Golfo de México, ingresando esta humedad sobre todo hacia la península de Yucatán, parte del sur y el oriente de la República, presentan lluvias de moderadas a muy fuertes, donde también pueden presentarse inundaciones, además de alto oleaje en las costas del litoral del Golfo de México, así que es necesario tomar precauciones, sobre todo estar atentos ante las indicaciones que emita Protección Civil. Por lo pronto vemos qué es lo que nos espera en el occidente del país, un cielo parcialmente nublado debido a que también ingresa humedad desde el Pacífico, lo cual estará trayendo. Vamos a alcanzar una temperatura máxima de hasta 32 grados, al anochecer desciende a los 26 y los próximos días estaremos amaneciendo solamente con 19 y 20 grados. Hay más información, que tengas muy bonito día. Gracias, Rodolfo.